Na brzegach wód stojących i wolno płynących możemy u nas spotkać pospolicie dwa gatunki pałek. Tyfa, czy pałka szerokolistna i wąskolistna. Tyfa latifolia i tyfa angustifolia. Tutaj akurat rośnie pałka szerokolistna. Ona ma szersze liście od pałki wąskolistnej, szersze kolby, a poza tym tutaj tego nie widać, ale u pałki wąskolistnej jest przerwa między kolbą męską a żeńską, w ogóle była żeńska męska kolba. Natomiast w szerokolistnej jest tuż nad męską jest żeńska. Są to bardzo wartościowe, obydwa te gatunki są to bardzo wartościowe rośliny jadalne. Jadalne są niemal wszystkie ich organy. Można powiedzieć na przykład o młodych pędach, które... Z moich badań wynika, że opłacało się zbierać tylko młode pędy pałki szerokolistnej. Jadalne są także kolby młode tuż przed kwitnieniem, jak i pyłek, które opłaca się zbierać. I podobne jadalne są też owoce suche, czyli orzeszki pałki. Z tym, że jak ja wypalałem ten puch, to te orzeszki ulegały zagraniu, także nie wiem, być może jakiś błąd robiłem, ale są dane o tym, że te orzeszki były jadane. I wreszcie jadane są kłącza. Tutaj właśnie wyrwałem kłącze pałki szerokolistnej. Tak to wygląda. One są pełne skrobi, z tym, że na zewnątrz w takiego kłącza jest warstwa jakby taka z takimi pustymi komórkami powierzchnymi. Natomiast wewnątrz rdzeniu jest dużo skrobi. Najważniejszą częścią pałki jadalną, najwartościowszą są te nasady kłączy, nasady pędów tutaj, kłącza. Nasady pędów. Takie nasady pędów można piec w całości w popiele. Później się przecina tylko takie nasady pędów, takie kłącze przecina się na pół i wyjada wewnątrz jest taka grudka, taka więcej wielkości, zaraz może pokażę, skrobi, czystej skrobi bez włókien, czy skrobi z białkiem, bardzo odżywczej. Także po upieczeniu można to jeść i to jest najbardziej opłacalny organ pałki do zbioru. Najpierw należy wykopać albo wyrwać kłącza pałki. Można to zrobić rękami, można to zrobić czasami, jeżeli rośnie wszystkim pulchnym mule, można ją wyrwać nawet kijem z hakiem, taką kulką. Ja wykopałem w sumie tyle łodyg w ciągu kilku minut. Potem odciąłem kłącza. W sumie wyszło tyle kłączy. Tyle kłączy wyszło. Może po prostu pokażę, jak wygląda przecięta nasada łodygi. O, jeszcze kłączy jest. Przecięta nasada łodygi pałki. Tutaj na zewnątrz są takie... jest taka mocna skorupa jakby z włókien. Natomiast tutaj sam w środku jest czysta skorupa z białkiem. Można ją właśnie... sobie taką całą nasadę odciąć od łodygi, upiec w całości, a potem rozkroić i wyjeść ten środek. To jest najbardziej opłacalne. Natomiast z kłączy mało kto wie naprawdę o tym, że można, jest taki sposób preparacji mąki, bardzo prosty. My zaraz to zrobimy. Bardzo prosty sposób. Nie trzeba żadnych żareń, nie trzeba żadnego młynka. Bardzo prosty sposób można spreparować mąkę z kłączy pałki. Z moich badań wynika, że bardziej się opłaca jednak zbierać tę mąkę z pałki wąskolistnej, ale szerokolistnej też również bardzo jest opłacalne to. Także zaraz zobaczycie, jak to się robi. Pierwsza czynność przy preparacji mąki z pałki to należy najpierw obrać ją z tej wierzchniej warstwy takiej, której nie ma skrobi. Z tej wierzchniej warstwy trzeba ją obrać.
O. I zostają takie rdzenie. Te rdzenie sobie na razie odłożymy. One będą dalej preparowane. Natomiast te włókna z powietrzem, one odpadną. Chwilę taka obróbka trwa, ale jest to dużo lepsze od rozcinania na żarnach. Bo rozcinanie na żarnach jest bardzo ciężką pracą, naprawdę. Kłączy czy nasion. Kiedyś miałem okazję, właśnie tak robiłem te badania swoje i miałem tak do dyspozycji takie prawdziwe żarna, jakieś prehistoryczne znalezione, nickowate, taki kamień z wgłębieniem po prostu i kluczek do tego. Tak kiedyś rozcierano właśnie na mąkę różne surowce. No to jest to bardzo ciężka praca, natomiast to jest dużo łatwiejsze. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by znał tę metodę. Ja ją przetestowałem podczas swoich badań. Minęło około 10 minut. Ja już udało mi się obrać te wszystkie kłącza, które zebrałem. I teraz następny etap preparacji mąki. Trzeba te wszystkie kłącza teraz, rozłożyć na bok, na jakąś właśnie płachtą, wziąć i rozróżnić włókna, wiecie, tak w ten sposób, żeby te włókna były różniutkie, żeby się podzieliły na pojedyncze włókienka. I w ten sposób spreparowane kłącza muszą leżeć teraz, aż wyschną. Cała sztuka polega na tym, że potem, jak kłącza wyschną, robi się to samo dokładnie, co to teraz robię. Czyli jeszcze raz tak się potrząsa, rozluźnia włókna i wtedy z pomiędzy nich wysypuje się już mąka gotowa. Jest to bardzo prosta metoda. Bardzo wydajna, efektywna, najprostsza metoda otrzymania mąki w ogóle z wszystkich roślin jadalnych, chyba dzikich. Nie trzeba żadnych żaren. Wystarczy. Jest to bardzo proste. Z takiej mąki można piec pod płomyki, można je dolewać do zup dla zagęszczenia ich. Zawiera skrobień, zawiera glutenu. Dlatego, że jeżeli się robi pod płomyki, to dobrze jest dodać jajko. Albo na przykład babki. Ponoszą na babki Plantago. Właśnie zawierają śluzy.